Proszę, żeby każda z osób wybrała jedno ciastko i usiadła przy nim. Przez cały dzień będziecie grać w gry losowe. Każda z was ma szansę na immunitet lub automatyczną nominację. Czuję, że mi w gardle dostanie. Teraz proszę, żebyście odwrócili talerzyki na drugą stronę i delikatnie zdjęli taśmę. Nie ma nic. Jesteś nominowany. Żartujesz. Nie jesteś zadowolony. Pewnie, że jest niezadowolony, bo zaś na pewno moi najbliżsi przyjaciele i nie tylko to będą się nerwować. Co to będzie? Grę doskonale znacie, nazywa się ta gra Gorące Krzesła. Nie faj się! Dzieci! Teraz jest trudniej, bo są... Nieważne, o co grasz. O, już nie grasz. No jak? Piona. Czyli Igor coś wygrał. Jesteś automatycznie nominowany. Po wygranej się czuję dobrze i w sumie czuję się spoko, bo jestem pierwszy raz nominowany. Osoba z najwyższą kartą pokazywać. Dycha. Król. Olo. Jesteś automatycznie nominowany. Niestety nie mam szczęścia w kartach, natomiast mam miłości. Usiądźcie na kanapie przy wieczkach, które wybraliście. O matkę, się przestraszyłam. Wyjmijcie wszyscy koperty. Masz kolejną szansę. Uch, mam kolejną szansę. Jestem automatycznie nominowany. Czy znacie grę w papier, kamień, nożyce? Tak. 3, 4. Tutaj tak jakby ja tak biorę się na moim kamieniu. Czyli ty wygrałaś to i bierzesz kopertę teraz, tak? Jesteś automatycznie nominowana, osoba, która przegrała, otrzymuje immunitet. Gratuluję. Naprawdę? Madzia ma immunitet. O. Przez cała reszta jest nominowana. Mega dziwne uczucie.